No i ja się czuję dosyć dobrze, co prawda w niedzielę odnotowałem upadek, ale tak naprawdę śladów już jakichś większych po tym upadku nie ma, więc już zdążyłem odjechać spotkanie w Szwecji i w Danii. Teraz mamy trening dzisiaj, więc to już będzie pewien etap przygotowań właśnie pod kątem tego niedzielnego meczu i co, tak naprawdę szykuję się jak do każdego innego meczu bez żadnych podtekstów, bez żadnych emocji dodatkowych, bo to wbrew pozorom jest mecz jak każdy inny, tylko wiadomo, jest troszeczkę napiętnowany, bardziej ubarwiony przez media, a tak naprawdę z chłopakami ścigamy się na co dzień, czy w Szwecji właśnie, czy w Danii i mimo, że jeździmy w innych zespołach, no to jest pewien szacunek między nami i czy to derby, czy nie derby, tak naprawdę to w kontekście nas jako zawodników nie ma większego znaczenia, ale w kontekście kibiców, owszem, bardzo duże. Ale ty jako kurwa chłopak stąd, chłopak z Zielonej Góry, to chyba odczuwasz te mecze jakoś inaczej. No ja miałem przerwę niejaką, jeśli chodzi o same derby, bo mnie tutaj 6 lat nie było, więc kawałek czasu, ale nie zapomniałem tych emocji, które mi towarzyszyły w momencie, kiedy startowałem w Zielonej Górze przed laty, więc wiem, z czym to się wiąże, z czym to się je. Wiadomo, że jakby o te górowanie, o te tak zwane w województwie, czy ogólnie w całej lidze jakby nad północą zawsze było dosyć istotne. Ja nabrałem, muszę przyznać, trochę dystansu do tego wszystkiego jako zawodnik. Bardziej już patrzę z większym spokojem na takie występy. Oczywiście będę robił wszystko, żeby pojechać jak najlepiej, ale jakoś, tak jak mówię, nie przywiązuję głębszej uwagi do tego, że to są derby. A jak jeździłeś w Unii, to brakowało tobie tych pojedynków derbowych? No, znaczy brakowało. Oglądałem w telewizji i kibicowałem. Oczywiście w Zielonej Górze. Bo inaczej być nie mogło i te emocje jakieś tam może delikatnie były, ale czy brakowało? No skupiałem się na swojej pracy jeżdżąc w klubie, w którym startowałem. A z tych poprzednich derbów, w których startowałeś wcześniej w barwach zielonogórskiej drużyny, jest jakiś mecz, który szczególnie tobie utkwił w pamięci? Tak, był taki mecz, wiem, że i to był chyba ostatni rok moich startów właśnie w Zielonej Górze przed laty, gdzie gorzowianie osiągnęli dosyć dobry wynik tutaj u nas na torze i się by mogło wydawać, że już są jedną nogą w półfinale playoffów, tak? Czy w finale już chyba wtedy? No już jak szczegółów ciężko mi tutaj przytoczyć, ale wiem, że Tomka Goluba minąłem z trasy, co było dla mnie dosyć fajnym, emocjonującym przeżyciem, bo to był jeden z niewielu wyścigów, gdzie pokonałem po prostu Tomka, który wtedy był w niesamowitej formie i to na dystansie, gdzie jest to zawodnik, który jest królem dystansu i mijanek, więc dla mnie to była mega satysfakcja i przeżycie, a dodatkowo, tak jak mówię, już gorzowianie jakby byli przekonani do tego, że już finał jest ich, a okazało się, że pojechaliśmy na rewanż i ten finał im wydarliśmy. Tą obecną drużynę Stali, jak postrzegasz? To jest zespół nieprzewidywalny, uważam, że podobnie jak my, bo też nie mają jakichś większych nazwisk, można powiedzieć w zespole, owszem jest Bartek z Mazlik, ale Martin, który miał być liderem zespołu, na razie pauzuje, więc są troszeczkę osłabieni. A pozostali chłopacy, Krzychu Kasprzak w bardzo dobrej formie, zawodnik, który jak jedzie, że tak powiem, swój żurzel, to jest zawodnikiem ciężkim do pokonania i ma mega możliwości i umiejętności, więc to jest trudny przeciwnik. A Szymon Woźniak, który w tym sezonie jedzie wyśmienicie, szczególnie na torze gorzowskim. Na wyjazdach mu się zdarzają może jakieś tam delikatne wpadki, ale to jest zawodnik, który również jest dosyć groźny w tym sezonie. Więc zaczęły mają silnych też juniorów, bo Kaczmarz jest też chłopaczkiem, który potrafi zaskoczyć i wozić bardziej doświadczonych chłopaków za sobą, więc z tego co obserwuję gdzieś tam za pośrednictwem telewizji mecze Stali, no to jest to zespół po prostu nieprzewidywalny, który równie dobrze może wygrać tutaj u nas, ale tak jak mówię, my będziemy robili wszystko, żeby na to nie pozwolić i różnie znamy swoje, a tutaj jako zespół, więc
Też uważam, że takim zespołem jesteśmy nieprzewidywalnym, który jeszcze nie pokazał pełni swoich umiejętności, więc myślę, że już że wszystko przed nami i tak naprawdę ten wynik trudno przewidzieć i założyć, jaki będzie w niedzielę, bo derby, tak jak mówimy, zawsze miały swój, że tak powiem, smak i bywało różnie, często decydował ostatni wysiłek o tym, kto wygra. Przyjazd Grzegorza Walaska to jakiś taki dodatkowy smaczek tego meczu? No, dla mnie, szczerze mówiąc, żaden. Miło mi będzie spotkać go, bo dawno się nie widzieliśmy i pogadać. Wyobrażasz sobie, co byś czuł, będąc w jego skórze? Teraz obecnie? Nie wiem, trudno mi przewidzieć. Akurat jego sytuacja jest taka, że losy się tak splotły, że po prostu wylądował w zespole odwiecznego rywala. No, taki jest sport, to już nie ma co teraz jakby dociekać, jeżeli miał do wyboru siedzenie na ławce, że tak powiem, i czekanie, aż się krzywda stanie w zespole, który reprezentował, mam na myśli zespół toruński, to wybrał jazdę i ja tutaj po części go rozumiem. Akurat tak się złożyło, że trafił do odwiecznego rywala, ale jak tak mówię, ma na szali postawić swoją karierę i swoją przyszłość i możliwość jazdy, to po części go rozumiem. Grzegorz, to tylko jedno pytanie, bo ty mówisz o tej takiej spokojnej, wręcz przyjaznej atmosferze między nami. Może my media tak niepotrzebnie kreujemy te derby na taką wielką bitwę falubazu ze stali. Właśnie może tak to powinno wyglądać, że to województwo lubuskie się spotyka między sobą na zasadzie takiej może właśnie przyjaźni, to że tak powiem, taką narrację wprowadzi zamiast tej odwiecznej wojny. No, to by nie było może i złe, ale jakby ta... Pytanie, czy możliwe? Wojna jakby wzbudza te emocje, o których tutaj mówimy i jakby przyciąga tłumy na stadiony i po części to jest jakby najistotniejsze w tym wszystkim, bo przekłada się to na wynik finansowy i też oglądalność tych zawodów jest dużo większa niż każdych innych telewizji, więc to w jakiś sposób dodaje tego smaczku. Jakby to było w kontekście właśnie tego, jakbyśmy stawiali nasze oba zespoły jako przyjazne, to jest właśnie pytanie. Może warto gdzieś tam grać do jednej bramki, a nie cały czas, że tak powiem, do przeciwnej, więc to by było ciekawe rozwiązanie. My jako zawodnicy poza torem się przyjaźnimy, lubimy z Bartkiem, z Mazlikiem, bardzo mam dobry kontakt. Często do siebie dzwonimy, gadamy, więc żadnych tutaj podtekstów, że tak powiem, animozji między nami zawodnikami nie ma. Dzięki.